wszystkich uczestników imprezy Dnia bez samochodu organizowanej przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Na naszym stanowisku kina rowerowego mamy specjalnie przygotowane rowery do produkcji prądu. Otóż przerobiliśmy piasty tych rowerów na generatory i dzieciaki pedałując produkują prąd do prezentacji, która jest w środku, a prezentacje w środku są poświęcone właśnie temu, co tutaj się dzieje, czyli walce ze spalinami, między innymi. Chodzi głównie tutaj o problem niskiej emisji, więc dzieciaki produkują ekologiczny prąd, dbają o zdrowie, ponieważ pedałują rower to zdrowie, a oprócz tego jeszcze zapoznają się z działaniami, które w ich mieście się dzieją, związanymi z ekologią. Ale to nie jedno, co przygotowaliśmy dzisiaj na wydarzenie. Jest z nami ogromna gra planszowa poświęcona globalnemu ociepleniu, czyli też mocno tematowi związanemu z zanieczyszczeniami. Mamy jeszcze namiot, błękitny namiot, pod którym będziemy razem z dzieciakami odbijać szablony związane tematycznie właśnie z dniem bez samochodu, pod takim hasłem auto, autobus. Nasz ośmiokąt edukacyjny, przy którym też poruszamy tematy transportu ekologicznego i konsekwencji właśnie transportu samochodowego i palenia śmieci po to, żeby naładować akumulator non-stop. Tutaj liczy się dużo bardziej to, niż żeby równomiernie doładowywać akumulator, który tutaj mamy, niż to, żeby jak najwięcej najszybciej wypedałować. Bo sama zasada naszego kina polega na tym, że jedno z tych rowerów, które produkują ten prąd, piasty, jak można to porównać do turbiny wiatrowej, która jest napędzana wiatrem, tutaj tym tą energię podają właśnie dzieciaki, siłę kinetyczną, którą by się koło kręciło. Natomiast prąd, który jest przygotowany w generatorze, płynie kabelkami do akumulatora. I akumulator tak naprawdę tutaj jest sercem. Właściwie nie sercem, może to jakby to użyć. No tego, że akumulator prowadzi ten prąd, z którego my później korzystamy. I później już dzięki urządzeniu, które nazywa przetwornica, taki stały na mięso i później już korzystamy z urządzenia, które to wszystkim, tutaj duży ukłon w stronę naszych uczestników, myśmy korzystali z dynamo na początku, ale jest nieefektywny, jest nieproporcjonalnie dużo energii, trzeba włożyć, żeby taką energię elektryczną. Każde zakręcenie kołem, można powiedzieć, to jest pełne wykorzystanie tej energii do produkcji. Można powiedzieć, że jest to bardzo efektywne. Tak jest. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i tutaj zapraszamy do tego, żeby do Radziata podejść, tak, tutaj do namiotów, żeby wziąć po kadankach, które tym... No tak, tutaj widzimy różnego rodzaju pojazdy historyczne. Zaszedł mnie z tego czasu słuch, że tramwaje, które były przed okresem II wojny światowej w Bydgoszczy, zostały zaekwipowane, tak, i znalazły się w jednym z miast
niemieckie podobno były nowocześniejszymi pojazdami niż te, które akurat były w tamtym. Ale widzę tutaj, że są z różnego. Zaczynamy od krótkiego doświadczenia, które wszyscy mogą nie śmierdzi, tylko charakterystycznie pachnie. Nie Pepsi, tylko puszka po Pepsi. Pepsi jest tam niepotrzebna, mamy tutaj. Tak, to brawo, się zgadza. Nie przepychaj. Doświadczenie to może każdy wykonać. Siema! Przejdzie na staty. Każdy może wykonać dom, ponieważ potrzebujemy do niego tylko zwykłą sobie puszkę po Pepsi. No i trochę wody, w naszym przypadku zabarwiliśmy wodę czerwonym barwnikiem, to już tak, żeby było ją widać. Puszkę, w jaki sposób taką puszkę możemy postawić na stole? Wow, jaki pół, jak to woda? No wody nie można, znaczy wody która nie może wypić, to woda dobrego na terenu można by wypić, ale po co, jak nam będzie potrzeba doświadczenia. To jak możemy taką puszkę postawić na stole? No, bardzo dobrze, szerszy sposób, ale... A gdzie puszka ma nogi? No, to czyni do góry. A gdzie nogi ma puszka? Bardzo dobrze, do góry, nie? Jeszcze w jakiś sposób? No dokładnie, jeszcze w taki sposób? No dobra, na ukłon. No to spróbuj postawić na ukłon. No, da się? A nie trzeba wody brać. Czyli tyle mniej więcej. Tak, słucha. Dobra, to sobie stanę tutaj. Rzeczywiście można puszkę postawić w taki sposób na kancie, ale trzeba do niej dolać wody, bo gdy puszka jest pusta, to jest niestety, ale zbyt ciężka tutaj u góry i nam się przewraca, prawda? Musimy więc obniżyć jej środek ciężkości. Wy się będziecie o tym uczyć, wy też się będziecie o tym uczyć, tak, że każdemu się to przyda. Jeżeli wlejemy... Może zdejmijcie ją, patrz. Do góry, zobacz, co pan robi. Do góry pokażę, wysoko. Jeżeli wlejemy do puszki wody... Czekaj, bo mam krzywy stół, nie jest tak łatwo. Poza tym ziemia jest krzywa. I rzeczywiście jak dojemy wody, to robimy coś takiego, co w fizyce nazywa się obniżeniem środka ciężkości, czyli teraz puszka jest cięższa na dole niż u góry i dlatego możemy ją postawić właśnie w taki sposób na kancie. W domu możecie sobie też spróbować to doświadczenie zrobić, bo jak widzicie potrzebna jest tylko zwykła puszka. A woda koniecznie czy ona? Może być niebieska, zielona albo zwykła kranówka. Też powinno być. Środków transportu, na przykład powszechny tutaj rowerów i promujemy transport nasz tutaj, transport publiczny. Zapraszamy wszystkich do tego wykorzystywane, natomiast nie wiadomo, czy taka jedność tego stanowiska policji, żeby udzielili wam odpowiedzi na jestem pani! Byłby wodę! Gdzie? Pożółty! W żadnym innym kraju te autobusy nie jeździły. To weźcie zacznijcie od żółtego, a my sobie skończymy zielonego. Największych polskich miastach, praktycznie wszystkich. Tam gdzie były... Nie przesuwamy! Nie przesuwamy! Chwila, dajcie mi sekundę, nie? Momencik. Jest troszeczkę przesunięcia, ale to nic nie będzie szkodziło. Najważniejsze, słuchajcie, żeby nie rozmazać. Ok, jesteście gotowi? Rewelacja! Dobrze, bardzo uzdolnieni jesteście. Trzymaj wołeczek.
tramwajami, autobusami, wyglądały komunikacji. Raz, dwa i górę, tylko pokażę. I już na dół nie jedź, proszę cię. Będzie podlewało pod szablon, wiesz, to trzeba delikatnie. Super, naprawdę dobrze ci poszło.